Cześć, z tej strony Farell i witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, dzisiaj przetestujemy sobie nowy karabin szturmowy, który został dodany do gry. Sprawdzimy, jak daleko on strzela i sprawdzimy, czy faktycznie jest lepszy od pozostałych karabinów szturmowych. Ale zanim przejdziemy do testów, przypominam, że trwa konkurs na karnety bojowe. W tym momencie Wam się wyświetlają dwie szczęśliwe osoby z poprzedniego odcinka. A jeżeli Ty byś chciał wygrać karnet bojowy, wystarczy, że wspierasz mnie z kodem Farell w sklepie Fortnite, zostawiasz łapeczkę pod tym odcinkiem, a w sekcji komentarzy napisz dowolny komentarz. Ostatnio testowaliśmy sobie nową pompę. Jeżeli jeszcze nie widziałeś tego odcinka, link masz tutaj przypięty w karcie. A to już tyle ode mnie na wstępie. Mam nadzieję, że też Wam się spodoba. A ja teraz wszystkich serdecznie zapraszam do oglądania. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną Szalony Uber, siemaneczko. Siemanko, siemanko, witam. I dzisiaj razem z Szalonem przetestujemy sobie karabiny szturmowe. Jak wiecie, do gry został dodany nowy taktyczny karabin szturmowy. I wiecie, co jest najdziwniejsze? Że ten karabin szturmowy bazuje na lekkiej amunicji. Nie bazuje, tak jak wszystkie karabiny szturmowe, na średniej, tylko na lekkiej. Więc sprawia to, że to jest pierwszy karabin szturmowy, który będzie zasilany lekką amunicją. Ej, jest to dla mnie mega dziwne. Zobaczymy, jak to się przełoży na zasięg tej broni, bo jak widzicie, jest mega celny. Patrzcie, on prawie strzela cały czas w jedno miejsce, jeżeli chodzi na bliską odległość, ale za chwileczkę się przekonamy. Zrobimy dzisiaj wielkie mistrzostwa karabinów szturmowych. Początkowo myślałem, żeby go porównywać do taktycznych pistoletów maszynowych. Niestety musimy go zaliczyć do karabinów szturmowych, ponieważ sama nazwa tak mówi. Okej, no może na początku zbudujmy sobie podium, tak jak w ostatnim odcinku. Jeżeli podobał Wam się, moi drodzy, odcineczek ostatni z testowania, a ktoś jeszcze nie widział testowania nowych pomp, którą pompą grać w 9. sezonie, bardzo Was serdecznie zapraszam. Link tutaj macie przypięty w karcie. Tam będzie pierwsze miejsce, to będzie drugie, a tutaj trzecie. Okej, Szalony. Zróbmy tak, jedna kratka to jest 5 metrów, 5, 10, 15. Ok, moi drodzy, jak widzicie, już sobie zbudowaliśmy naszą platformę. Na pierwszy ogień idzie FAMAS, który jest wycofany z gry, ale i tak jestem bardzo ciekawy, jak daleko można kogoś nim powalić. Szalony, jesteś gotowy? Jestem gotowy. 44 w głowę z takiej odległości, proszę iść dalej. A na ile metrów, bo teraz byłem na 100. Byłeś na 100, no to tak na 150. 22. Ej, brakuje mi Famasa. Napiszcie w komentarzu, czy lubiliście tą broń. Moim zdaniem ona była spoko. 137. 138 metrów. Famas, jak widzimy, likwiduje. 200. 200, uwaga. Dobra, trafiam. Możesz kawałek jeszcze dalej odejść, bo 200, no to wiesz, na easy. 200. Dalej, sięgam wciąż. 221. Nie zdążył uciec. Ej, naprawdę mega celny jest ten FAMAS jak na taką odległość. Zobacz, taka wiązka poleciała, 3 naboi, szybko wyrzucona. Kurczę, brakuje mi tej broni, naprawdę. Okej, Szalony, ledwo Cię widzę, robaczku. Gdzie Ty tam żeś wlazł? Ile to jest metrów? Czekaj. 242. O, trafiam. Dobra, 240 max jest. Myślisz? Daj krok do tyłu jeszcze. 242 metry FAMAS. To jest maksymalna odległość? Okej. Przed to nie dostawałem. No to, moi drodzy, teraz zaczynamy testować SCARa z tłumikiem. Uwaga. Ile to jest? 150? Teraz jest 145. Dobra, proszę iść dalej. Top, jak przeskakuje, jak zajączek przez płotki. Teraz jest... 175. Jeszcze na 200, proszę pójść na 200 i jest 200. Proszę trafić. 199. Skłamałeś o metr. Przepraszam. Okay. Jak stawiasz? Mi się wydaje, że do 250 coś będzie bił SCAR z tłumikiem. Dalej niż FAMAS. Już nie pamiętam, ile te karabiny szturmowe biły. Chyba na 275 bił SCAR, o ile dobrze pamiętam. Bardzo ładnie. Patrz, 44 z takiej odległości w łeb. Wow. Proszę poczekać. Proszę. Ej! Nie da się. Nie będziemy widzieć. Dobra, to ja muszę postawić rampę. Leci do ciebie? No tak. Tak średnio. Nie dolat. O! Ładuję. 272 metry! Wow! Dobra, Szalony, jeszcze musimy troszeczkę postrzelać do ciebie i sprawdzimy, czy jednak ten. Jeszcze 1 metr plus minus może nam się uda zdobyć, dobra? Ja przelatuję jakby przede mnie. Czyli maksymalna odległość została już osiągnięta, wiesz? Ale, jest. Cofnij się ten kawałeczek. No, nie da się. Do przodu, do przodu, do przodu, o, do przodu, do przodu. 274 metry, widzisz? Plus 2 metry, czyli 274 metry SCAR z tłumikiem. Dobra, co klasyfikuje go na pierwszym miejscu? Tak jest. Miejsce numer 1, FAMAS na razie spada na miejsce numer 2. Okej, przed czas na Skara. Wow, wow, wow. Czy Skar podoła? No nie wiem, no nie wiem. Okej, zapraszam cię pierw na 100 metr. A, tu jesteś, dobra, to, widzę. Ale to jest 150. Okej, szalony już jest na 100 metrze. 48. Ej, nawet cię nie widzę, stary. Nawet cię nie widzę przez te płotki. Jesteś taki... Ale to specjalnie tak... Zlewasz się, tak, skin Bambika. Wow! 48, znowu głowa, na ślepo. Czyli 100 metr pójdę... zaliczony, 150 również. To teraz pójdziemy na... 239 na pewno, na pewno. Kurczę, jestem właśnie ciekaw, czy 275 metrów uda nam się osiągnąć z złotego Skara. Stój. Patrz. Stój, stój, do tyłu pójdę. Strzelaj tam, co są miejsca. Strzelam, strzelam, strzelam. Okay. O. 274, również. Moi drodzy, o mały włos zapomniałbym, że jeszcze możemy przetestować sobie Tommy Guna oraz ciężki karabin szturmowy. Na samym początku karabin szturmowy poleci na pierwszy ogień. Okej, szalony. Szybki teścik jeszcze dwóch kolejnych broni. Ile to jest metrów? 214, 200. Trafiam. Proszę się przesunąć jeszcze dalej. 274 AK. 274. Czyli jak widzimy AK, SCAR z tłumikiem i SCAR bez tłumika mają taki sam zasięg. Teraz przyszedł czas na Tommy Guna. Ej, to będzie mega ciekawy test. Dawno go nie testowałem. Kurczę, stawiam, nie wiem, 200 metrów max. To będzie miało taki przecież rozrzut, to jest koniec świata. Dostałeś drugi raz. Może całą serią. Nie, no nie da się tak, nie da się tak. Ty mnie trafiasz z Tommy Guna? No, 3 razy po rząd. 4. Ej, mi się nawet nim celownik nie zmniejsza. Tobie... Dobra, 12, okej, trafiłem. 280 metr na pewno jest osiągalny. Dobra, trafiłem. Wow, teraz wow. 210 był. 210. Zaraz jest 230. 230 siad. O, z tą górką się schował, poczekaj. Dobra. Dostałeś 256. 256, dobra, idź dalej jeszcze. Jak ja dostałem, to też dobrze. 273. No. Dolatuję. Dobra, dostałem 274 metry. Tommy Gun 274 metry, czyli tak samo jak pozostałe bronie, które bazują na średniej amunicji. Cały czas wszyscy na pierwszym miejscu. Ex aequo. Dobra, szalony, przed w końcu czas przetestować ostatnią broń na dzisiaj. Tak, czyli jest taktyczny karabin szturmowy. Dobrze powiedziałem? Tak on się nazywa? Taktyczny karabin szturmowy, dokładnie. Jestem ciekaw, jaka nazwa się przyjmie pośród graczy, jak będą określali tą broń. O, 16, który to metr? 200. Nie, tak, 200. Okej. 200. Wow! O, to jest 250. Ładnie. Ej, nie sądziłem, że z lekkiej amunicji będzie w stanie tak daleko strzelać. Ała. Dostałeś 271, nowa broń 271. Zazwyczaj było tak, moi kochani, że jeżeli broń bazowała na jakiejś amunicji, jej zasięg również się zwiększał. Więc na przykład jak lekka amunicja biła tylko do 200 metrów, no to tutaj jest troszeczkę zdziwko, ponieważ zasięg jest o wiele, wiele większy. Ej, jest dosyć, mi się wydaje, celny. Dobra, ja widzę, w którym miejscu się kończą strzały. Możesz postrzelać jeszcze chwilę. O, strzelaj, strzelaj. Czekaj. Dobra, doładuj ammo. Jest! 274. Czyli... Wszystko tak samo? Czyli wszystko tak samo, mimo że... Nowa broń bazuje na małej amunicji i tak może zastrzelić z 274 metrów. Wow, wow, to jest dla mnie naprawdę dziwne. Ale nie dziwmy się, tak jest już. Epic Games, moi drodzy, ja wam dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Ja tobie, Szalony, również dziękuję za pomoc w dzisiejszym odcinku. Dzięki wielkie. A my widzimy się już w kolejnym odcinku z testowania broni. Przypominam, żebyście brali udział w konkursie na karnet bojowy. Wystarczy, że wpisujecie kod Farell w sklepie Fortnite oraz subskrybujecie i zostawiacie łapeczkę w górę. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Hej!